Witajcie w kolejnej pracy plastycznej. Do jej wykonania potrzebne będą nożyczki, ołówek, schemat puzli, jakiś czarny pisak lub kolorowe kredki. Na naszym schemacie puzli rysujemy wybrany przez nas obrazek. Mogą to być jakieś zabawki, może być to zwierzak, mogą być wiosenne kwiaty. Ja akurat narysowałam gałązkę z liśćmi oraz motylka. Na początku szkic wykonałam ołówkiem. Wzięłam później czarny pisak i poprawiłam kontur tak, by było go lepiej widać. Moje puzzle są czarno-białe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po wycięciu wziąć kredki lub pisaki i je pokolorować. Gdy rysunek będzie już gotowy, wycinamy niepotrzebne kawałki kartki. I zabieramy się za wycinanie puzli. Ważne jest, żeby wszystkie elementy bardzo dokładnie wyciąć, dzięki temu później lepiej nam się ze sobą połączą. Gdy puzzle będą wycięte, można zabrać się za ich układanie. Gotowe! Miłej zabawy!